Hej, witajcie, jestem Worgaw i witam was w drugim odcinku z Anvil Saga. Tak jak się przyjrzałem do tej pory, myślę, że ta seria nie będzie zbyt długa, maksymalnie 3 odcinki, ponieważ demo prezentowane tutaj kończy się w pewnym momencie. Zobaczymy, ile nam to zajmie. No w każdym razie zapraszam was na drugi odcinek. Zobaczymy, gdzie dalej nas poprowadzą losy. Skończyliśmy sobie w momencie, jak zatrudniliśmy nowego pracownika, rozbudowaliśmy trochę nasz warsztat, dodaliśmy sobie kopalnię, no i co? I możemy zobaczyć dalej. Lecimy z tym. Zadań aktualnie nie mamy żadnych, w kuźni nie pracujemy, możemy wysłać sobie naszego pracownika do przetapiania metalu. Jeśli dobrze pamiętam, nasza główna postać Artur miał odwiedzić sobie, pójść coś zjeść. Tutaj mamy jakiś piecyk, więc niech on się pójdzie najeść. Przyspieszymy sobie trochę czas, jak przetapiamy. Pracownicy muszą regularnie się odżywiać. Głodny pracownik będzie popełniał błędy podczas pracy w kuźni oraz może uszkodzić wyrabiany element. Jeśli pracownik będzie nieżywiony przez długi czas, może nawet umrzeć z głodu. O proszę. Żeby przygotować jedzenie, musisz mieć wystarczająco zasobów w magazynie. One mogą być kupione od kupca. Dobra. Aha, czyli to jest nasz magazyn. I zanosi do pieca. A czego nie jesz? Jedz. Super. Dobra, czyli będziemy musieli kupić trochę żywności dla Stone'a. Mamy jakiś dodatkowy tutaj perk nam skoczył. Czasowy, czyli energia zużywa się 1,5 raza wolniej. Dobra, ciebie wyślemy do kuchni, bo już mamy pełno sztabek. Możemy sobie otworzyć kuźnię. Kupić, gdzieś tu było jedzenie. Możemy maksymalnie 3, dobra. Zamówmy sobie 3, zawsze to coś. 2 sztabki, 9 monet, super, poproszę. Kolejny chciałby na długi, to na dodatek 4 sztabki za 9 monet, nie ma takiej opcji. 4 sztabki, 11 monet, no okej. Okay. Potrzebujemy trochę pieniędzy. 3 sztabki, 11 monet, okej. Okay. Ty, zasuwasz do kopalni dalej. Kolejny event mamy. Chłopi... Aha, czyli jest kolejny festyn. Uczta. Efekty. Nie możemy kupować żywności podczas tego eventu. Czyli dobrze, że przed chwilą kupiłem. Klienci będą przychodzili razem częściej, chłopi będą się częściej pojawiać, natomiast żołnierze, myśliwi, rycerze, kupcy, mnisi oraz wiedźmy będą przychodzić rzadziej. Znowu na dług, znowu 4 sztabki i tylko 10 monet. Nie, nie prowadzimy przytułku. 4 sztabki, 11 monet, no powiedzmy, potrzebujemy tych pieniędzy. 3 sztabki, 10 monet, jest jeszcze ok. Żeby przynajmniej 3 monety za sztabkę dostawać, to będzie ok. Im większy prestiż twojej kuchni, tym lepiej będzie wyglądać ona dla bogatszych klientów. Czyli zwiększając prestiż swojej kuchni oraz ulepszając nasze stoisko, możemy przyciągnąć worki pieniędzy, które będą chętne zapłacić więcej za zamówienia niż za zlecenia, niżeli chłopi. Dodatkowo ulepszenie naszego stoiska zwiększy nam storage space, aha, czyli zwiększy nam pojemność magazynową na sztabki oraz na drewno. Prestiż się zwiększa, kiedy wypełniasz zlecenia, ale ma swój limit.
ulepsz dom dekoracjami, żeby zwiększyć limit prestiżu. Na razie to musimy zrobić pomieszczenie dla Stone'a. Czekaj. Dobra, czyli czas zmienić tą naszą szopę na coś bardziej respektowalnego. Żeby ulepszyć swoje stoisko, przejdź do Construction Menu oraz naciśnij Stall Upgrade Button. Continue. No i gdzie jest ta furnish, buy new furniture, design, build a room, choose the room type, change, to chyba było to, 150 oraz fame level 20, żeby ulepszyć, czyli jeszcze tego nie możemy zrobić. 3 sztabki, 10, dobra, lecimy dalej, bo na razie tego nie możemy zrobić. Co ty robisz? Czemu ty nie pracujesz? Kończą nam się trochę sztabki, więc sobie ich dorobimy. 3 sztabki, 11, ok. Dwie sztabki i 7 monet, dwie sztabki i 7 monet, mamy to. Sztabki, tego nie będziemy mieli, przykro mi. Filozo zamkniemy. Potrzebujemy więcej sztabek. Mamy już 19 prestiżu. I monety też już są. Kto to jest? Nie wiem. Dobra, on zaraz będzie się musiał przespać. Ale pojawił się jakiś kupiec. Nigdy nie widziałem tego kupca wcześniej w naszej wiosce. Stone, idź i dowiedz się, kim on jest oraz czego chce. Zresztą on akurat miał się iść przespać. No ale widzę, kupiec jest ważniejszy. Ej, wielkoludzie, wołaj właściciela. Nie przybyłem całej tej drogi z Languedoc, żeby rozmawiać z uczniem. Pospiesz się. Przybywa z daleka? Jak mogę ci pomóc? Przybywam z południa oraz... czyli połączenia handlowe ustanawia dla siebie. Mogę dostarczyć tobie cokolwiek chcesz za najlepszą cenę, od damasceńskiej stali do dokładnych narzędzi. Chciałbyś pracować razem? To może być dobre. Nawet nie myślę o odmowie. Ledwo co uciekłem przed bandytami. Drogi są niebezpieczne, złodzieje oraz bandyci zbierają się razem jak sępy w miejscach, gdzie dopiero co przeszły armie. Powinieneś przyznać, że jestem najdzielniejszym kupcem, gotowym zaoferować tobie swoje usługi. Bandyci, jeszcze tego nam brakowało. Jeśli już mówimy o biznesie, czy byłbyś tak miły zrobić zamówienie ode mnie? Co potrzebujesz? Okej, czyli mamy jakieś... czy mamy dla niego wykonać skrzynki czegoś? To są podkowy. To wygląda chyba na gwoździe, to na łańcuchy. Czyli to jest pewnie koszt, jaki potrzebujemy i to jest nasza zapłata. Okej. Mamy ulepszyć najpierw swoje stanowisko. Ty jesteś zmęczony, więc ciebie odeślemy do spania. Ciebie natomiast tutaj odeślemy, żeby zrobić trochę więcej sztabek. No i co? Zaraz będziemy mieli full sztabek, więc możemy... Aha, czekaj. Nie tak chcemy. Chcemy najpierw mieć zamówienie 2,7, dobra. Zróbmy dla niej najpierw zamówienie. Teraz możemy zamknąć kuźnię. On wykonuje i możemy... Czy ty już
się przespałeś? Jeszcze nie. Możemy przejść do Construction Menu, Builderom i ulepszyć. O, super, od razu dużo lepiej wygląda, nie? Zwiększyła nam się pojemność sztabek, drewna, drewna jak na razie nie używamy, z tego co widać. Zresztą nam spada dla Anglii reputacja, że to rośnie w Francji. Nie wiem od czego to zależy. Wzięliśmy sobie gościa, który rzekomo jest za Anglikami. Dobra, wyspany. Może coś zjeść. Taki całkiem fajny sim. Przypomina mi z tym rodzajem zabudowy, przypomina mi kilka gier, chociażby Fallout Shelter, gdzie mieliśmy do budowy swoją własną placówkę, bazę i tam dobudowaliśmy pomieszczenie i ludźmi zarządzaliśmy w środku. Dobra, trzeba przypilnować go, żeby zjadł, bo oczywiście sam nie zje. I robimy zlecenia dalej, tak? Czyli to... Aha, czyli kujemy tu jedno konkretne zlecenie. Do tego... kupca. Ten jak se zje... To możemy go od... Ej, a gdzie ten posiłek twój? Nie skończył je się, ja już go desłałem. Dobra, myślimy go do pieca, nie mamy metalu. Idziemy po metal. Ty już jesteś gotowy, super. Czy możemy dwóch wysłać? Nie. Czyli możemy go dosłać tutaj. No i niech przytapia nam sztabki. W momencie jak będziemy rudę dostawać. Fajnie, że przynosi więcej niż po jednej sztuce rudy, bo teraz chyba 3 albo 4 przyniósł, coś takiego. Nie zauważam dokładnie, za szybko to przelatuję, może tego najpierw odstawimy. 4, czyli dobra, czyli 4 dostaliśmy, super. Ten jest już trochę zmęczony, więc chyba zaczyna wolniej pracować. Też chyba powinienem tego zesłać do kopalni. Early Bird, mamy jakiś nowy trade, co to jest? Stone, czyli on wyczuwa profit. Ten chyba też to miał? Nie, ten nie miał. Ten miał mentora. Fencer. Wie jak robić broń. Mamy 25% szansy, że zamówienie na broń od rycerzy... Aha, czyli rycerze zamawiający u nas broń zgodzą się zapłacić podwójną cenę. Super. Czyli jego trzeba... Artura trzeba wysyłać, jeśli pojawi się jakiś rycerz, który będzie chciał od nas broń. Natomiast Stone ma... Może dostać dodatkowe monety za przedmiot. 15% szans, ok. No i ranny ptaszek. Preferuje pracować z rana, a nie w nocy. Ma 20% szansy. Na każde zamówienie, na którym zaczyna pracować, że będzie już w 50% wykonalny, czyli po prostu szybciej, no ale on ma ten fajny perk, że nie jest spowolniony, a tutaj możemy sobie zobaczyć, że Artur jak pracuje w kopalni, to idąc z naszym zasobem, idzie wolniej, czyli też widać duże znaczenie będzie miało to, mamy jakiś kolejny event, duże znaczenie będzie miało to, jak daleko jest skrzynka umieszczona od kopalni. Tutaj się nie przeczytamy, ale to coś wygląda na jakiś uchodźców może? Płaca za zamówienia jest niższa. No szkoda. O, pojawili się nawet jakieś namioty. Have you heard today coming? Przybywają. Spełnijmy sobie to, albo nawet zatrzymajmy czas. Kto przybywa? No, czyli tak jak mówiłem, uchodźcy, nie? Przybywają drogą, wielu chciałby się tutaj zatrzymać. Inni będą spali pod otwartym niebem. Nie mają gdzie pójść po tym, jak ich domy zostały zalane, ok? Mam nadzieję, że nie przynoszą nam żadnej zarazy. Przestań tak mówić. Dobra, czyli mamy kolejny event i oczekuję na naszą decyzję. Możemy nic nie robić. Przez co spadnie nam reputacja u Anglii i u Francji. Możemy szukać pomocy u Francuzów, co polepszy nasze relacje z Francją o 15, albo szukać pomocy u Anglii,
co polepszy relacje o 15. Jako, że mamy i session nam spadają te relacje z Anglią, to weźmiemy sobie pomoc u Anglii. Napiszę list do angielskiego gubernatora. Na pewno znajdzie im pracę, będą potrzebowali trochę narzędzi, ok. Teraz tak, Stone, ty pracujesz sobie, ciebie wyślemy do kopalni, natomiast Arthur odnawia sobie spanie, super. Mamy jeszcze zrobić 3 łańcuchy dla tym zleceniu. Pojawił się jakiś wojownik, żołnierz. Żołnierz Barona. Mistrzu, potrzebujemy ekwipunku dla grupy. Aha, czyli to pewnie tak, to ta uciekinierów tych grupa. Jesteśmy gotowi zatrudnić ich za niewielką płacę, żeby wzmocnili umocnienia. Aha, i potrzebują 8 podków, 4 długie łańcuchy oraz trochę gwoździ, około 8 skrzynek. I znowu ja mam to wykonać. Na razie mamy jeszcze łańcuchy naszego kupca. Mamy 75 monet. Dobra. Artur sobie śpi. Jak się tylko wyśpi, to wyślemy go z powrotem do pracy. Znaczy może najpierw do zjedzenia czegoś. Co będzie już lada moment. Gdzie ty idziesz, chłopie? Idź zjedz. Stąd się zajmuje naszym wydobyciem. Zjedz. Czyli skończyło nam się już miejsce tutaj, więc możemy go wysłać do przetapiania. 14 podatek, ok. Ty będziesz przetapiał, ty natomiast zajmiesz się tymi zleceniami. Dla kupca to jest to. Ok, dzięki za twoją pracę, miło robić sobie biznesy. No i teraz robimy dla Anglików zlecenie. I ty uciekaj do kopalni. Natomiast będziesz sobie tutaj stał. Mamy 81 monet. Czy możemy zrobić pokój? Nie, kosztuje 100. To trochę niedobrze. Gdybyśmy zrobili ten pokój dla Stone'a, który od nas chcieli na samym początku. Jeszcze zrobić 3 skrzynki gwoździ. Osiem podków, nie mamy natomiast sztabek, żeby robić podkowy. Ktoś nam tu zagląda przez okno. I mamy jakiegoś włóczęgę pod naszymi drzwiami, który wcina nam marchewki. Stone, czy ty już się wyspałeś? Wyspałeś się, idź przetapiać to. Arthur, ma już drugi poziom w kopalni. Czy to mu jakoś... A, czyli im wyższy jego poziom, tym szybciej wydobywa nam rudę w kopalni w tym przypadku. Dobra, fajnie, tu może O, i to by było chyba na tyle. Czyli prawdopodobnie około godzinki demo trwa. No, więc to było Anvil Saga. Jeśli jesteście zainteresowani, to jeszcze przez kilka dni można to chwycić na Steamie, wypróbować sobie demo za darmo.
Natomiast jeśli Wam się podoba i chcielibyście w przyszłości zagrać, można dodać do wishlisty. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pomoże to mi niezwykle. No i co? No i widzimy się w następnej serii. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale myślę, że w ciągu kilku dni powinno się pojawić na kanale. Im większe oczywiście zainteresowanie będzie, tym postaram się częściej wrzucać filmiki. Mam nadzieję też, że w komentarzach dacie mi znać, co Was interesuje, jaki rodzaj kontentu byście chcieli widzieć. Wtedy będzie można coś w tą stronę popróbować. Dobra, to dzięki i do zobaczenia następnym razem.